Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim kursie Regex. Regex, nazywany również RegExp, to skrót od wyrazów Regular Expression, czyli po angielsku wyrażenia regularne. Czym w takim razie są te wyrażenia regularne? Potężnym narzędziem do pracy z tekstem. To jest przykład wyrażenia regularnego. Wyrażenie regularne ma postać tekstu napisanego według specjalnych reguł. Po ukończeniu tego kursu będziesz w stanie czytać i pisać wyrażenia regularne takie jak to, bez najmniejszego problemu. Wyrażeń regularnych możesz używać albo jako programista, korzystając z języka programowania, albo jako zwykły użytkownik, używając pola tekstowego w jakiejś zaawansowanej aplikacji. Czy Regex jest dla Ciebie? Niekoniecznie. Tak szczerze, to Regex nie jest ani specjalnie ekscytujący, ani prosty. Ale jeżeli jesteś programistą, który pracuje przy aplikacji, która przetwarza tekst, który pochodzi na przykład od użytkownika i został wpisany w jakimś formularzu, albo pochodzi z jakiegoś pliku, na przykład pliku z dysku, albo przyszedł do Ciebie siecią. Wtedy użycie Regexa może być dla Ciebie bardzo przydatne, bo napiszesz swój program dużo szybciej i zrobisz mniej błędów. Może być też dla Ciebie absolutnie niezbędne, ponieważ Twoja aplikacja pełna jest już gotowych Regexów, które musisz umieć zrozumieć i zmodyfikować. Po tym kursie będziesz potrafił pisać wyrażenia regularne, czytać wyrażenia regularne, ale przede wszystkim będziesz potrafił je zrozumieć. Kurs ten zaczyna się od najbardziej podstawowych podstaw i po kolei, krok po kroku, przeprowadza Cię przez kolejne tajniki Regexa, aż do najbardziej zaawansowanych aspektów. Obejrzyj sobie wszystkie darmowe lekcje, mam ich sporo, a nawet potem, po zakupie, pamiętaj, że masz 30 dni na zwrot, bez podawania przyczyny, bez zranionych uczuć. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, zadawaj je śmiało w sekcji pytania i odpowiedzi, a ja systematycznie, w miarę moich możliwości, będę się starał na nie wszystkie odpowiedzieć. Jeżeli jesteś gotowy, zapraszam Cię serdecznie dalej do następnej lekcji, gdzie dowiesz się dokładnie, jakie problemy rozwiązuje dla Ciebie Regex.